Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałkowa rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka oczywiście, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Lenartowicz, dyrektor do spraw komunikacji w grupie Pingwina. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. A będziemy oczywiście, jak można się domyślić, rozmawiać na temat ośrodków narciarskich i tego, jak ten chyba drugi raz w tym sezonie rozpoczęty sezon się udał. No właśnie, to jest pytanie do Pana. Media mówią tak, że w miniony weekend bardzo wiele działo się w ośrodkach narciarskich, że narciarze szturmowali stoki, pogoda dopisywała. Jak to wyglądało w arenie Słotwiny? Potwierdzam obie rzeczy, mianowicie frekwencja była zdecydowanie wyższa niż można było zakładać. Ale taka moja obserwacja była taka, że ci narciarze, przynajmniej w Krynicy Zdroju u nas, to byli mieszkańcy Krakowa, miejscowości takich jak Nowy Sącz, czyli tych turystów z dalszych zakątków Polski było mniej. Pogoda zachęcała do turystyki zimowej, mieliśmy przepiękne warunki, piękne słońce, minusowe temperatury, czyli idealne warunki do szusowania. Media, te obrazki no, są różne. Dwa dni spędzone na stoku utwierdziły mnie w kilku rzeczach. Mianowicie w tym, że nasi goście narciarze stosują się do zasad, do tego regulaminu, który ustaliliśmy, do tych zasad bezpieczeństwa. I byłem świadkiem tego, że posłusznie narciarze zasłaniali twarze, starali się ten dystans zachowywać. To, co widzimy na obrazkach z kamer, ze zdjęć, to jest jedna rzeczywistość. Gdybyśmy pokazali Państwu zdjęcie na przykład wykonane z lotu ptaka za pomocą drona, zobaczymy, że sprzęt narciarski, narty, snowboard wymuszają na nas dystans. Te osoby, jeżdżąc na nartach, te osoby, które były bliżej siebie, to były rodziny. To były osoby, które czy pracują, tworzą jakąś grupę znajomych, przyjaciół i nie możemy im mówić, drodzy, jeszcze stwórzcie większy dystans, oni ze sobą na co dzień obcują. Piękną rzeczą było to, że wspomniane warunki zimowe pozwoliły na otwarcie wszystkich tras narciarskich. To pozwoliło na ważną rzecz, na rozproszenie się narciarzy. Po tych wszystkich terenach naśnieżonych można było zobaczyć w oddali gdzieś narciarzy, którzy przemierzali trasę naszą dookoła świata. Dzięki temu, że te 9 tras było dostępnych, mogły pracować też wszystkie nasze wyciągi, czyli 2 wyciągi krzesełkowe, a także wyciąg taśmowy, na którym też wiele osób, dzieci uczyło. Jeszcze, panie dyrektorze, przejdziemy do tych tras, żeby tak przybliżyć może tym osobom, które dawno nie były, to jak wyglądają dzisiaj Słotwiny Arena. Ja chciałam jeszcze zapytać o ten reżim sanitarny, bo ważna rzecz, na którą pan zwrócił uwagę. Często zdjęcia czy obraz z kamery wypłaszcza to, co na nim widzimy, tak? Czyli rzeczywiście nie jesteśmy czasem stwierdzić w stanie realnie to, jaki dystans zachowują między sobą osoby, chociażby, tak? Czy odległość od budynku. Natomiast tutaj zwrócił pan na ważną rzecz uwagę. Po pierwsze, sama odległość nart wymusza na nas, choćby w kolejce, zachowanie pewnego dystansu. A dwa, nie wszyscy do tego dystansu są zobowiązani, bo jeżeli wsiadamy na przykład na wyciąg krzesełkowy z dziećmi własnymi, to nie musimy tutaj stosować się do tego, że mogą na nim jechać tylko na przykład 2 osoby na 4-osobowym krzesełku, prawda? To jest chyba ważna też informacja. Bardzo ważna informacja. No, nie chcę być tutaj absolutnie złośliwy, ale osoby, które, mam takie wrażenie, które nie jeżdżą na nartach, nie uprawiają tej turystyki, tych sportów zimowych, no właśnie chyba one krytykują, bo nawet widząc kolejkę do wyciągu, musimy mieć też świadomość, że to jest dosłownie kilka minut, 7, może 10, ta kolejka się przesuwa. Wyciągi w Polsce mamy w tym momencie nowoczesne, my naprawdę nie mamy się czym chwalić, może tak to określę.
w stosunku do tego, co się dzieje u naszych południowych sąsiadów. Koleje są tak wydajne, tak szybko przemieszczają nas na górną stację, że to jest dosłownie kwestia kilku minut. Wspomniany dystans wymuszony przez sprzęt, taki jak narty czy snowboard. Komunikaty głosowe wprowadziliśmy. To są miłe, życzliwe, ciepłe słowa, które kierujemy do narciarzy, które kończą się takim sformułowaniem: dbajmy o siebie nawzajem. Bo po co przyjeżdżamy na narty? Drodzy Państwo, żeby odpocząć, żeby zregenerować się. I nie chciałbym ja, jako użytkownik stoków narciarskich, z każdej strony być bombardowanym komunikatami i tak dalej, bo ja jadę tam odpocząć. Ja jadę tam oderwać się od tej codzienności, od rzeczywistości pracy, tych codziennych spraw, uwolnić umysł. Dlatego chcemy empatycznie, życzliwie te komunikaty kierować do naszych gości. Takie oczywiste rzeczy jak tablice informacyjne, czy prośba o to, żeby regulować za karnety płatność kartą, czy skibusy, które uruchomiliśmy, oczywiście zgodnie z zasadami, to są bezpłatne skibusy. Wychodzimy naprzeciw naszym gościom. Też nie bez przyczyny używam słowa gość, bo osoba, która przyjeżdża do któregokolwiek ośrodka z grupy Pingwina, jest naszym gościem i chcemy, żeby od początku do końca tak właśnie się czuł. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, którą, widząc, że ta sytuacja pandemiczna się rozwija, postanowiliśmy wyprodukować, zakontraktować produkcję specjalnych kominów antywirusowych. To była nowość. I też one są do wyczerpania zapasów przekazywane narciarzom. Cieszą się dużym zainteresowaniem, bo to jest raz pamiątka, dwa funkcjonalna, użyteczna rzecz, którą zabieramy i z której będziemy mogli korzystać w przyszłości. Także nie tylko my, cała branża zimowa, cała branża narciarska starała się wypracować te wszystkie zasady, a teraz konsekwentnie będziemy chcieli na nich bazować. I my, jako pracownicy, mówiłem to na początku sezonu narciarskiego, też prosimy Państwa o zrozumienie. My też pracujemy ciężko, często kilkanaście godzin na dobę, niektórzy oczywiście. Też chcielibyśmy być w ten sam sposób traktowani, czyli szanujmy się nawzajem po prostu. Każdy chciałby być bezpieczny i każdy by chciał, żeby ta normalność wróciła. Dwa słowa już na ten temat, o którym Pan wspomniał na początku, czyli o tym, jak wyglądają Słotwidne Arena. To jest stacja narciarska, chyba jedna z najnowocześniejszych w regionie u nas, nie wiem jak to szerzej. Po remoncie, z ilu tras dzisiaj narciarze mogą korzystać? Na ten moment możemy korzystać z 9 tras narciarskich i 3 wspomnianych nowoczesnych wyciągów. Słotwina Arena mają 40-letnią tradycję. To jest coś niebywałego. Tak naprawdę pionierzy nart tworzyli to miejsce. My mówimy pasjonaci, osoby, które kochają narty. Tak, ośrodek moim zdaniem przeszedł niesamowitą metamorfozę. Spotykam się z takimi osobami. Nie tak dawno gościliśmy narciarzy z Warszawy, którzy przyjechali po wielu latach nieobecności w Krynicy Zdroju i byli mile zaskoczeni. To wszystko ma za zadanie właśnie stworzyć taką namiastkę nowoczesnego, przyjaznego ośrodka narciarskiego. To są inwestycje wieloletnie, które no, ułatwiają nam dostęp do nart. Od najmłodszych lat, od momentu, kiedy rodzice podejmują wspólnie ze swoimi dziećmi decyzję o tym, że rozpoczynamy przygodę z nartami, czyli przeszkolona kadra, to od tego powinienem zacząć. Fenomenalny zespół, będę to podkreślał, specjalistów od tras, od naśnieżania, od przygotowania tych terenów, ale kadra. Jak już mówimy o kadrze, to też staramy się dobierać ludzi, oczywiście wykwalifikowanych, takich, którzy mają odpowiednie certyfikaty czy licencje,
ludzi, którzy też mają podejście, uśmiech. To jest ważne, żeby nie zrazić na samym początku dzieci do narciarstwa, a jeżeli już rozpoczną przygodę, to rozpoczynają ją na łagodnych stokach, na wyciągu taśmowym, czyli mamy swobodę ruchu, przemieszczamy się w łagodny sposób, bez żadnych dynamicznych ruchów niepotrzebnych. Mówiłem o szerokich trasach, o łagodnych trasach, ale są też trasy te dla bardziej wymagających narciarzy. To, co też charakteryzuje nas jako grupę Pingwina, w każdym z pięciu ośrodków wprowadziliśmy przerwę techniczną. Ona ma na celu jedną rzecz: przygotowanie do nocnej jazdy tych wszystkich tras, tych, które są nocą udostępniane i oświetlone, żeby narciarz na przykład po pracy, po ciężkim dniu mógł spakować deskę, spakować narty i przyjechać. I nie tracić tego, co było rano, czyli sztruksu, czyli świetnie wyratrakowanych tras. On może się cieszyć nową, świeżą trasą. No i nowość. Nowość, bo mieliśmy mnóstwo pytań o to, czy w Słotwinach, arenie powstanie snowpark. Podjęliśmy taką decyzję. Zaufaliśmy najlepszym ekspertom. To są osoby, które jeżdżą po całym świecie, budują snowparki dla największych. I oto w tym sezonie zgodzili się zrobić to dla nas w Krynicy Zdroju. Bardzo fajny snowpark. Jego długość to 400 metrów. Mamy tam urozmaicone tory, przeszkody. My mówimy, że jest to jeden z najbardziej progresywnych snowparków w Polsce, gdzie możemy rozpocząć historię, przygodę z freestylem, ze skokami, z różnymi, z tego typu jazdą. Do tego stopnia zostało to docenione i zauważone, że już w tym tygodniu będziemy gościć Mistrzostwa Polski juniorów. Jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że te zawody przebiegną zgodnie z planem. Panie dyrektorze, dwa słowa na temat godzin otwarcia, bo wszyscy chyba, którzy na nartach jeżdżą, na desce również, tak, którzy lubią to, z utęsknieniem czekali na otwarcie tych stoków. No, pewnego czasu zmarnowanego, czy no już nie wrócimy, natomiast ferie mamy za sobą, ten najwyższy sezon mamy niestety za sobą. Natomiast no, pewno wszyscy też pracujemy. Gdybyśmy chcieli, tak jak pan wspomniał, po ciężkim dniu, po pracy skorzystać, do jakich godzin możemy jeździć, do której godziny? Codziennie rozpoczynamy pracę o godzinie 8 i ośrodek jest czynny do godziny 21. Jest oczywiście wspomniana przerwa techniczna od 16 do 18, ale sukcesywnie w miarę wydłużającego się dnia będziemy też wydłużać godziny pracy wyciągu Słotwinka, czyli w momencie przerwy technicznej na głównym stoku, na głównym wyciągu, w tym samym czasie będziemy mogli dalej korzystać, kontynuować jazdę na wyciągu krzesełkowym Słotwinka. Tak to wygląda na ten moment. Proszę jeszcze powiedzieć, czy da się jakoś stwierdzić, ile ten sezon może potrwać? Bo póki co pogoda rozpiesza rzeczywiście narciarzy, jest piękna i zima dopisała. Do kiedy ten sezon może potrwać? Czy możemy mieć nadzieję, że on będzie dłuższy? Oczywiście, możemy mieć taką nadzieję. Prognozy, co prawda, zmieniają się w tym momencie na niekorzyść właścicieli i osób, które jeżdżą na nartach, ale też wielokrotnie mówiłem o tym fenomenie Krynicy Zdroju, tym mikroklimacie i wierzę, że sezon potrwa do końca marca pod jednym warunkiem. Tym warunkiem, że zdamy ten egzamin czy test. Pamiętajmy, że stoki narciarskie, ale nie tylko, hotele są otwarte warunkowo. I chciałbym taki apel wystosować, abyśmy właśnie dbali o siebie. Dzięki temu myślę, że osoby, które decydują o tym, czy dana branża, dziedzina jest otwarta bądź zamknięta, zauważą taką solidarność, właśnie takie wsparcie obustronne i będziemy mogli, tak jak pani redaktor wspomniałem, działać do końca marca, a może dłużej, bo Krynica ma, inaczej, Krynica daje takie możliwości.
i tego sobie i Państwu życzę. My też sobie tego życzymy i sobie i Wam. I jeszcze dwa słowa na temat samej Grupy Pingwina, bo Pana przedstawiłem jako dyrektor do spraw komunikacji. Co to takiego, gdybyśmy mogli przypomnieć? Być może nawet nie wszyscy jeszcze słyszeli o tym. Grupa Pingwina to 5 miejsc na mapie Polski. 3 z nich znajdują się w województwie małopolskim. Słotwiny Arena w Krynicy Zdroju, gdzie funkcjonuje również wieża widokowa. Myślę, że już dobrze rozpoznawalna w całej Polsce, co mnie bardzo cieszy. Kasina Ski to ośrodek narciarski położony blisko Krakowa, również dysponujący nowoczesną koleją krzesełkową, a w lecie funkcjonuje tu jeden z największych, o ile nie największy, bike park, czyli park rowerowy dla osób, które jeżdżą na rowerach, tak zwane kolarstwo downhillowe. Skolnity to z kolei województwo śląskie, ośrodek narciarski, my mówimy na dachu Wisły, również pięknie położony, urozmaicone trasy, też trasy familijne, ale pominąłem Czarny Groń, to jest ośrodek położony w Żykach koło Andrychowa, bardzo familijny, bardzo przyjemny, taki, który posiada bardzo bogatą infrastrukturę familijną właśnie, gdzie można skorzystać z noclegów w hotelu, skorzystać z wszystkich dobrodziejstw fenomenalnego spa. I 5. miejsce to Kurza Góra w województwie warmińsko-mazurskim. Ktoś by powiedział, jak to, narty na północy Polski? Tak, właśnie w tym miejscu znajduje się najdłuższy stok w tej części kraju. Jeszcze kilka innych ciekawostek można o tym miejscu powiedzieć, mianowicie jest tam najdłuższy w Europie tor tubingowy, czyli możemy tam poczuć adrenalinę, a nie jest już tajemnicą, w tym roku, czyli w roku 2021 zostanie oddana do użytku w tym miejscu bliźniacza wieża widokowa, czyli w grupie Pingwina będziemy mieli 2 wieże widokowe, będziemy mogli spacerować w koronach drzew w Krynicy Zdroju i w Kurzędniku w województwie warmińsko-mazurskim. I jeszcze takie ważne zdanie, bo mówiłem o tej naszej miłości do nart, te 5 miejsc działa cały rok. Taka była nasza, czy idea właściciela. Chcemy gościć turystów przez cały rok i chcemy, żeby synonimem grupy Pingwina była jakość, żeby to logo, sympatyczne logo, w którym widzimy pingwina, świadczyło o tym, że możemy zagospodarować, zaplanować swój czas od A do Z w myśl naszego hasła nuda się nie uda. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. No nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich widzów, internautów na narty. Tak? Jest bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że te stoki zostaną otwarte do końca sezonu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę pani redaktor i państwu miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję państwu za uwagę.